Witajcie. Dzisiaj chcę Wam zaproponować kolejną koszulkę na pisankę wielkanocną. Koszulka bardzo prosta, wzór bardzo powtarzający się. Wydaje mi się, że jest tak elegancka, że tutaj konieczna jest kokardka, nie jakaś tam nitka związywana. Oczywiście koszulka jest zdejmowana, tak, żeby mogła być koszulką wielokrotnego użytku. Bardzo przypomina mi ten wzór jaja Fabergé, więc tak jak mówiłam, wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo eleganckim wzorem, dlatego też wykorzystałam do związania tutaj tasiemkę. Również Wam to polecam. Potrzebne rzeczy do zrobienia tej koszulki. Kordonek. Jest to maxi. Ma to nawet nazwę koloru. Nie mam zielonego pojęcia nawet, jak to się wymawia. Używam oczywiście szydełka 1,5 mm, jest to czysta bawełna, piękny biały kolor. Oczywiście nożyczki, szydełko 1,5 mm, tak jak powiedziałam, i igła, którą będę zakańczać swoją robótkę. A więc do pracy. Na początek robię pierwsze oczko, czyli ładnie sobie zawijam, wkładam szydełko do środeczka i ściskam. I teraz robię 5 oczek łańcuszka, czyli raz, 2, 3, 4, 5. Zamykam oczkiem ścisłym. To jest moje pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie robię 3 oczka łańcuszka, które zastępują mi pierwszy słupek, czyli pierwszy słupek już jest, a ma być ich 12. To było raz. Teraz 2, 3, przytrzymuję tę niteczkę, żeby od razu ją wrobić. Cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Okrążenie numer 2. Kończymy. Tu. Raz, dwa i w trzeci wbijamy się za 2 niteczki oczkiem ścisłym. To jest drugie okrążenie naszej pisanki, naszej koszulki. No i teraz trzecie okrążenie to są łuki po 2 oczka łańcuszka, czyli raz, dwa i teraz wbijam się tu pod 2 niteczki nad następnym słupkiem i robię półsłupek. Znowu raz, dwa i nad następnym słupkiem półsłupek. Raz, dwa i półsłupek nad następnym słupkiem. W ten sposób robię całe okrążenie. Jest to trzecie okrążenie. 2 oczka łańcuszka i pół słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka i pół słupek nad słupkiem.
ten oto sposób, bardzo prosty, wykonujemy to okrążenie. Tak, i ostatnie dwa oczka łańcuszka. I tutaj wbijam się w podstawę oczkiem ścisłym. W ten sposób kończymy trzecie okrążenie. Trzecie okrążenie skończone. Czwarte okrążenie, jak już tu zrobiliśmy to oczko ścisłe, musimy przejść na środek następnego łuku. Tutaj robimy sobie oczko ścisłe, tak, czyli przeszłam nad następny łuk i pół słupek. Z tego miejsca zaczniemy sobie następne okrążenie, czyli teraz pikotek. Trzy oczka łańcuszka, wbijam się i robię oczko ścisłe. Tak, teraz robię trzy oczka łańcuszka i pod następny łuk wbijam się pół słupkiem. Tak, widać, że jest to ładnie pod łukiem. Ten łuk jest króciutki, ale on się lekko będzie nam tutaj naciągał. Trzy oczka łańcuszka. I zamykam oczkiem ścisłym w pikotek. Znowu trzy oczka łańcuszka i pół słupek pod następnym łukiem. Trzy oczka łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym w pikotek. Znowu trzy oczka łańcuszka i znajduję następny łuk i pod łukiem pół słupek. Tak. Czyli tutaj już widać, że nam wychodzą ładne łuki i pikotki. Znowu trzy oczka łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym w pikotek i szukamy następnego łuku i tu będzie pół słupek. Oj nie, przepraszam, jeszcze trzy oczka łańcuszka i teraz szukamy następnego łuku i jest pół słupek. Znowu trzy oczka łańcuszka. Zamykamy w pikotek. Robimy trzy oczka łańcuszka i przechodzimy do następnego łuku i pół słupek pod łukiem. Tak wygląda to okrążenie. Róbcie dalej. Pod łuk i ostatni pikotek w tym rządku. I trzy oczka łańcuszka. Zamykam w ten sposób. Wbijam się tu od przodu i robię oczko ścisłe. Teraz muszę przejść na środek tego łuku, czyli w pierwsze oczko tu za pikotkiem robię oczko ścisłe. Drugie oczko też robię oczko
ścisłe, albo jak kto woli, można od razu zrobić półsłupek. W ten sposób. I w ten sposób rozpoczynamy następne okrążenie. Będzie bardzo podobne, ale te łuki będą złożone już z czterech oczek łańcuszka. Czyli zaczynamy od pikotka. Tak, jest pikotek. Teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijam się pod następny łuk i znowu pikotek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod dwie niteczki. Wtedy ten pikotek nie jest taki rozwleczony. I znowu cztery, dwa, trzy, cztery i półsłupek pod łuk. Tak, znowu trzy oczka łańcuszka, bo będziemy robić pikotek i łączymy oczkiem ścisłym. I cztery oczka łańcuszka. I półsłupek. Tak wygląda całe okrążenie. Tu nic nam się nie zmienia. Tylko są cztery oczka łańcuszka. I już ostatni pikotek. I cztery oczka łańcuszka. I łączymy, tak jak wcześniej, oczkiem ścisłym tu pod pikotkiem. No i musimy przejść, żeby zacząć nowy łuk, tutaj na środek. Czyli oczko ścisłe raz, oczko ścisłe dwa. Tak. No i teraz będziemy wykonywać pięć takich samych rzędów. Tu mieliśmy same słupki, tu były łuki złożone z dwóch oczek łańcuszka, tu były łuki złożone z trzech oczek łańcuszka i pikotka. Tu były łuki złożone z czterech oczek łańcuszka, potem był pikotek, a teraz będzie pięć rządków, które po sobie następują, będą one złożone z pięciu oczek łańcuszka. Czyli zaczynamy od półsłupka i pikotek. Dwa, czyli trzy oczka łańcuszka łączę oczkiem ścisłym. I do następnego łuku przechodzę pięcioma oczkami łańcuszka i tu półsłupek. Tak, znowu trzy oczka łańcuszka i półsłupek. Czy trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe, przepraszam. Znowu pięć oczek łańcuszka i pod łuk. Znowu trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe i znowu pięć oczek łańcuszka, półsłupek pod łuk, trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe. W ten sposób zróbcie jeszcze ten rządek dokończcie i jeszcze cztery rzędy, te z pięcioma oczkami łańcuszka. Jeżeli chcecie skrócić koszulkę, można ją, można tych rządków zrobić mniej. Jeżeli ktoś chce wydłużyć,
można zrobić więcej. Jeżeli chcecie na bardzo duże jajko, zamiast 12 rządków, można tutaj zrobić troszeczkę więcej. Ja robiłam nawet na bardzo duże jajko do 16 słupków, ale to było naprawdę na bardzo duże jajko, takie dwurządkowe. Zróbcie 5 rządków z 5 oczkami łańcuszka, wtedy wrócę. Kończę już 5 okrążenie, gdzie miałam 5 oczek łańcuszka i kończę oczkiem ścisłym. Wyszedł mi trochę taki niekształtny naleśnik, tak? Ale zaraz będziemy zamykać ładnie w jajo. Czyli mamy, tu były łuki 2 oczka łańcuszka, łuki 3 oczka łańcuszka, łuki 4 oczka łańcuszka i 5 łuków z 5. Było 1, 2, 3, 4 i 5. A teraz będziemy zmniejszać, czyli znowu muszą przejść na środek łuku oczkami ścisłymi. W pierwsze oczko oczko ścisłe, drugie oczko oczko ścisłe, w trzecie oczko albo oczko ścisłe, albo od razu robię pół słupek. Tak też może być. No i jak zwykle rozpoczynamy od pikotka, czyli to nam się nie zmienia. 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe i 4 oczka łańcuszka, czyli to, co już było. Zmniejszamy to nasze jajko. Tak. I znowu 3 oczka łańcuszka. Pikotek. 4 oczka łańcuszka. I znowu półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. 4 oczka łańcuszka. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. I tak wygląda to okrążenie. I ostatni pikotek w tym okrążeniu. Cztery oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym. Przechodzę na środek rzędu. Oczkiem ścisłym oczywiście. I tu mogę zrobić od razu pół słupek. Chyba że będzie tak za bardzo mi ten półsłupek na prawo schodził, no to wtedy oczkiem ścisłym. I teraz okrążenie. Ostatnie z pikotkami będziemy robić 3 oczka łańcuszka. Czyli zaczynamy od pikotka. 1, 2, 3. Mamy pikotek i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2 i 3. No i wbijamy się pod łuk półsłupkiem i 3 oczka łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym w pikotek. Wszystko to samo. 3 oczka łańcuszka. Pod łuk. 3 oczka łańcuszka. W ten sposób robimy całe okrążenie. Jest to już okrążenie przedostatnie. Tak, jeszcze.
Te pikotki troszeczkę się wywijają na różne strony, ale w momencie, kiedy włożymy jajko, one bardzo ładnie się rozłożą na jajku, ewentualnie jeden, dwa będzie trzeba poprawić. Wcale nie trzeba nic usztywniać. Myślę, że koszulka na pisankę wielokrotnego użycia jest fajnym pomysłem do zrobienia na święta, nie tylko dla siebie, ale może też dla swoich bliskich. Jeszcze troszkę, bo od razu pokażę, jak zrobić to ostatnie okrążenie. Nie będę już przerywać filmiku. O, i już tutaj się kończy to okrążenie, które nam zmniejsza obwód jajka. Jeszcze trzy. I wbijamy się tutaj oczkiem ścisłym. Tak. I teraz, tak jak w poprzednich rzędach, musimy przejść na środek tego rzędu, tego łuku. Raz. I jeszcze tu. Dwa, czyli tu musi być oczko ścisłe. No i ostatni rządek, który będzie nam zamykał całą koszulkę. Robię cztery oczka łańcuszka zamiast podwójnego słupka. Dodaję dwa oczka na odstęp i tu podwójnie nawijany słupek pod następny łuk. Tak. Przeciągam i łączę. Znowu dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek pod łuk. Tak, to jest moje wykończenie. Znowu dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek pod łuk. I w ten sposób robimy całe okrążenie. Powinno ładnie wyjść. Akurat te oczka. W te oczka wpleciemy właśnie tasiemkę, jakąś wstążeczkę i zawiążemy na jajku. Zaraz pokażę, jak zakończyć. Dwa oczka i podwójnie nawijany słupek.
I znowu dwa oczka. A, już mi się kończy, czyli teraz szukam czwartego oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. I tutaj kończę. Tu powinno mi ładnie już, zobaczcie, jest miejsce, żeby weszło jajeczko. I tak wygląda ta moja koszulka. Obcinam. Potrzebne mi są nożyczki do obcięcia. Teraz igła. Wyciągam sobie niteczkę. Igła i teraz kończę w ten sposób, że nie w to oczko pierwsze, tylko w następne oczko wbijam się pod dwie niteczki, przeciągam i wbijam się z powrotem w to miejsce, z którego wychodziła moja nitka. No i w ten sposób nie mamy zgrubienia, a jest ładnie wykończone. Wracam na lewą stronę jajeczka. I tu muszę ładnie to wrobić. Na tyle dokładnie, żeby te nitki mi tu nie fruwały. Bo założenie jest takie, że koszulka na pisankę będzie służyła wiele lat, a nie tylko na raz. W ten sposób nasze prace naprawdę mogą być długowieczne. A ja lubię, jak coś służy naprawdę bardzo, bardzo długo. Dobrze. Obcinam. Jeszcze mam tu tę niteczkę, która mi tutaj w środku wystaje, ta, którą wyrabiałam od początku. Mam już moją koszulkę. Ona jest tu na tyle elastyczna, że jajeczko się zmieści. Nie ma problemu. No i teraz tasiemka. Zabrakło mi już białej tasiemki. Mam taką złotą. Myślę, że ona też wystarczy. Wplatamy. Na tyle dużo tej tasiemki musi być, żeby ona nam nie wychodziła z tej koszulki. Czyli jeszcze troszkę. Ok. I jeszcze tutaj sobie dotnę mniej więcej tyle samo tasiemki z jednej strony i z drugiej. Tu oczywiście można sobie przypalić, żeby ta tasiemka się nie siepała. Włożymy na jajko i będzie piękna koszulka na pisankę. A tutaj już gotowa koszulka z jajkiem
środku. Zachęcam do zrobienia. Piszcie w komentarzach, czy Wam wyszło. I zapraszam do moich następnych filmików.